Otwarto kolejny obiekt, który powstał jako jeden ze zwycięskich projektów zeszłorocznej edycji kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Przy szkole podstawowej nr 7 stanął kolorowy plac zabaw dla dzieci. Otwieramy dzisiaj kolejny projekt. Projekt zgłoszony przez projektodawcę panią Grażynę Mojsiej. Jest to zwycięska realizacja, która została wybrana do głosowania głosami naszych mieszkańców w kutnowskim budżecie obywatelskim. Zgodnie z jego założeniami realizujemy taką inwestycję w roku kolejnym. Tak jak Państwo widzicie za mną, nowa inwestycja cieszy się zainteresowaniem bardzo dużym dzieci. Jest to nowy, kolorowy plac zabaw z urządzeniami, które są certyfikowane. Dodatkowo w otoczeniu znajduje się zieleń, ławki, kosze na śmieci oraz atrakcje, z których dzieci mogą na co dzień korzystać. Skąd wziął się pomysł na plac zabaw przy szkole podstawowej nr 7? Pomysł wziął się stąd, że od czasów, kiedy było to gimnazjum, trochę czasu już minęło. W momencie, kiedy wszedł tu pierwszy rocznik szkoły podstawowej, mieliśmy również małe dzieciaki, które, jak zrobiło się ciepło, no nie miały, szczerze mówiąc, za bardzo gdzie wyjść, tak żeby to było niedaleko, bo szkoła jest w samym centrum, boisko też nie za wielkie, więc no stąd właśnie pomysł na plac zabaw. No i wykorzystaliśmy możliwość pisania z budżetu obywatelskiego, pisania projektu z budżetu właśnie w tym celu. Kolejny projekt kutnowskiego budżetu obywatelskiego zrealizowany. Kto tym razem będzie mógł cieszyć się z efektów tego projektu? No myślę, że osób, które będą z tego zadowolone, będzie dość dużo. Przede wszystkim dzieci ze szkoły nr 7. To jest najważniejsza grupa, która będzie korzystała, ale także mamy tu przecież spore osiedle obok, a zatem rodzice wraz z dziećmi, które zamieszkują obok szkoły nr 7, także będą mogli korzystać z tego placu zabaw, bo w budżecie obywatelskim konsekwentnie stawiamy na jedno. Wszystkie oddane place zabaw, wszystkie oddawane projekty mają być ogólnodostępne, a więc nie może być takiej sytuacji, że gdzieś powstaje plac zabaw i on jest zamknięty i tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły czy przedszkola. To jest zasada kardynalna budżetu obywatelskiego, zatem myślę, że tych zadowolonych będzie cała grupa, duża grupa dzieci, a także ich rodziców. Co Ci się najbardziej podoba na tym placu zabaw? To, że plac zabaw jest naprawdę fajny i że jest dużo zabaw, więc dzieci mają dużo, dużo miejsca na zabawę. Czy będziesz często korzystać z tego placu zabaw? Oczywiście. Co jest najfajniejsze tutaj? Że jest dużo miejsca i że są takie fajne zjeżdżalnie kręcone. Czy cieszysz się, że u Was przed szkołą powstał nowy plac zabaw? Tak. Cieszę się bardzo. I co Ci się najbardziej podoba? No myślę, że podobają mi się te takie kółka do przechodzenia, bo można sobie czasami poćwiczyć.